Bolesław I Chrobry, zwany Wielkim, był pierwszym koronowanym królem Polski. Żył on w latach 967 rok do 17 czerwca 1025 roku. Był on księciem Polski, później królem, pochodził z dynastii Piastów. Został księciem Polski w roku 992. Był synem Mieszka I i księżniczki Dobrawy, Czeszki. Wykorzystywał, można powiedzieć, świętego Wojciecha, chrystianizację Polski, krajów ościennych do swoich celów. Na Zjeździe Gnieźnieńskim został nazwany przez władcę Niemiec cesarza Ottona III jako przyjaciel. Według niektórych był też wskazywany jako następca jego. Lecz po śmierci Ottona III, po zakończeniu tych prób stworzenia olbrzymiego państwa chrześcijańskiego, doszło do wojen z Niemcami, z państwem niemieckim w latach 1002-1018 rok. Zostały one zakończone pokojem w Budziszynie. Polska zyskała wówczas Milsko i Łużyce. W 1018 roku poprowadził on wyprawę kijowską, wygrał bitwę pod Wołyniem 22 lipca tegoż roku, zajął Kijów 14 sierpnia. Z tej wyprawy odzyskaliśmy Grody Czerwińskie. W 1025 roku, w roku, w którym umarł, został koronowany na króla Polski. Przez cały okres swojego panowania, na początku, jeśli to było możliwe, współpracował ściśle z Niemcami, z cesarzem Ottonem III. Chciał również z nim stworzyć, wiedział, że to wzmocni znacznie Polskę, cesarstwo uniwersalistyczne składające się z słowiańszczyzny, czyli Polski i innych Słowian, Germanii, Italii i Galii. Taki olbrzymi organizm, takie olbrzymie państwo chrześcijańskie. Później, gdy okazało się, że Niemcy, kolejny władca nie jest taki chętny do współpracy, rozpoczął z walki z Niemcami, które zaowocowały właśnie zdobyczami terytorialnymi, uniezależnieniem się od Polski. Dzięki zjazdowi gnieźnieńskiemu stworzył arcybiskupstwo w Gnieźnie, uniezależnił Kościół Polski, po prostu Kościół Polski podlegał tylko papieżowi. Dalej prowadził dzieło chrystianizacji, wzmacniał Polskę, reformował. Dzięki doskonałej polityce dyplomatycznej, zewnętrznej na arenie międzynarodowej Polska stawała się coraz silniejsza. Potrafił wykorzystać przeciwko sobie inne państwa, żeby Polska wychodziła z tego pozytywnie. Należy jego okres jego panowania ocenić bardzo pozytywnie. Oczywiście to, jak wzmacniał Polskę, jak wzmacniał potęgę Polski, nie podobało się innym państwom, ponieważ rósł im olbrzymi konkurent. Dlatego te walki z Niemcami, wyprawa kijowska, to wszystko było, żeby ta Polska jednak nie stawała się coraz mocniejsza. Dlatego musiał zmagać się z wojennie, dyplomacją, żeby móc rozwijać Polskę. Lecz robił to doskonale i w końcu Polska stała się królestwem, w końcu Polska stała się państwem równym innym państwom europejskim. Również była królestwem, miała niezależny kościół, własną mocną armię, jej terytorium się powiększało, Polska stawała się coraz mocniejsza. Właśnie dzięki doskonałemu zarządzaniu władzy.